Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym magu, na którym już naprawdę bardzo długo nic nie robiliśmy. W międzyczasie ja tam jakieś legendarne itemki zdobyłem. Widzicie, póki co tylko jeden niestety, ale zawsze jest legendarny kamyczek i naprawdę mam duże procenty na lochy. Sprawdziłem przed chwilą, przed odcinkiem w symulatorze. Wiele lochów jestem w stanie pokonać, kilka leveli jestem w stanie wbić, więc stwierdziłem, że pora na tego maga, pora coś z niego nagrać. I oczywiście jak sam tytuł mówi, mamy nowy polski serwer, długo wyczekiwany S40, o którym dzisiaj sobie pogadamy. W tle będę klikał lochy, będę oczywiście coś tam mówił, ale generalnie o tym polskim serwerze opowiemy, bo tak naprawdę myślę, że no tak nagle z nim wyskoczyli, nie? Ale może do tego przejdę później. Na wstępie pamiętajcie przede wszystkim o zostawieniu kciuka w górę. Teraz zjeżdżacie pod tym filmem, zostawiajcie z uwagi na tytuł. Myślę, że film zrobi jakieś tam większe wyświetlenia, bo ten polski serwer to już naprawdę pytania były wszędzie. Także kciuka w górę, teraz zjeżdżacie, klikacie. Subskrypcja z dzwoneczkiem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, to niech również zostawiam. I możecie napisać w komentarzu, od razu wam powiem, czy wybieracie się na nowy polski serwer, czy gracie, czy może na jakiś inny, bo startują generalnie bodajże 4. Startuje tam czeski, niemiecki, polski, chyba węgierski, więc wiem, że niektórzy na przykład wolą sobie zamiast na polski to iść na, załóżmy, węgierski, bo jest mniejszy poziom i łatwiej o tą topkę, ale to wiadomo, jakby... No to napiszcie mi po prostu, nie? Czy gracie, czy nie, jaką klasą, co tam wybieracie. Tyle, także jeżeli już to wszystko mamy za sobą, to myślę, że powolutku możemy zaczynać. Troszkę rzeczy mam dla was zapisanych tak naprawdę. Głównie tu jakieś lochy, które tam pokonałem dawno temu, bo jak widzicie to jest 21 września. Oprócz tego jakieś środowiska, pupile, jakieś portale, ale myślę, że do tego przejdziemy na koniec. Na początek zaczynamy przede wszystkim tutaj od portalu do piekieł, który ma zaledwie 14%. No i jak widzicie, bez problemu go pokonaliśmy, teraz go zapiszę od razu, żeby wam tu później na sam koniec pokazać. Jeżeli chodzi o legendarny loch i generalnie o tą postać, jak to tutaj się rozwijam, no to tak, z legendarnego lochu brakuje nam bodajże tylko paska, o ile się nie mylę, tak to całą resztę mam zrobioną. Nie wiem, ile razy zrobiłem na tym magu, chyba z 15. Tak naprawdę najbardziej chciałem, tak, dokładnie, no tylko paska chyba, chociaż tu różne te itemki są, widzę, że tu buty mi poleciały na 500+, a tu jakieś 480, no ale generalnie tak jak mówię, pasek mam dość przestarzały. Broń, którą tak naprawdę najbardziej chciałem dropnąć, jak widzicie, poleciała mi taka, no rozrzut jest no śmieszny po prostu, nie ma tutaj co więcej mówić, runka 32%, więc nie ma tragedii, chyba 34 mogę znaleźć w tym momencie maksymalną, no ale ten rozrzut jest tragiczny, jak na tych 15 ranów około, nie pamiętam dokładnie ile, ale coś takiego, zresztą mówiłem wam, że bardzo nie miałem czasu, ani też szczerze mówiąc ochoty za bardzo robić tego lochu, ani tu na magu, ani na innych postaciach. Więc porobiłem tylko tyle, żeby tam głównie te nowe itemki zebrać i w zasadzie tyle. Tak tutaj no można powiedzieć, że cali się przebraliśmy oprócz tego paska, tak jak mówię, no ale broń jest po prostu tragiczna, jeżeli chodzi o rozrzut, ale i tak myślę, że lochy zresztą pokazują to procenty, że popchniemy, także no nic z tego, nie? Jak nie teraz, to na następnym lochu albo coś takiego, no sami wiecie jak to wygląda. Tak samo jeszcze po drodze będą maksy z runek, które już tak naprawdę można powiedzieć, że się zbliżają, może niewielkimi krokami, ale takimi średnimi, gdzie już powolutku będzie to E70, na od E70 do E100 tych runek myślę, że to będzie kwestia no kilku dni, tak naprawdę już będziemy mogli te maksy zdobyć, także no powolutku to się będzie tutaj rozkręcać. Na Esteros widziałem, że mamy fajne procenty szans, więc go tu poklikamy, mam nadzieję, że mi padnie, ale właśnie, nowy polski serwer, czyli główny temat tego odcinka, nie wychodził przez rok, ostatni polski serwer, czyli 39 wyszedł pod koniec września 2020 roku, czyli chyba 25 września dokładnie, bo nawet mam datę tam u siebie w opisie na swoim druidzie. 25 września, więc ponad rok musieliśmy czekać. Tak naprawdę za wiele się przez ten rok w tej gierce nie działo. Wyszedł ten W50, który wyszedł w lipcu, tam jakoś na początku. No i teraz nagle nam dają krajówki. Po legendarnym lochu, kiedy już W50 zostało wyeksploatowane przez nich, można powiedzieć, że teraz już wchodzi w taki no wolniejszy, powiedzmy wolniejszą rozgrywkę, no to teraz nagle pora na krajówki. Tak jak mówiłem, wychodzi bodajże 35 serwer czeski. To w ogóle na ten Esteros nie mamy takich dużych procent, ja go od niego zacząłem, bo są lochy, które powinny paść o wiele szybciej, ale żeby się tu rozgadać dobrze, nie? Mamy jeszcze 35 czeski, 40 bodajże trzeci niemiecki, 40 właśnie polski, czyli okrągły, długo wyczekiwany, no i tam 20 węgierski. Co do tego serwera polskiego, bardzo dużo osób nas pytało.
w sensie mnie w komentarzach o ten serwer, ciągle był spam, ja już nawet na to nie odpisywałem, bo po prostu, no wiadomo, jeszcze teraz widzicie jak to wygląda, chociaż to i tak za, podejrzewam, tydzień po starcie S40 się ludzie będą pytać, kiedy będzie S41, sami widzicie jak to wygląda, oni to po prostu ogłaszają, ogłosili i teraz już wiemy, kiedy ten nowy serwer, jak nie było ogłoszenia oficjalnego, czy to na Discordzie oficjalnym, czy to na ich Facebooku, czy tam gdzieś, no to po prostu wiadomo, że nikt jeszcze nie wie, kiedy te serwery będą. Padł nam tu w ogóle ten Estorosik i poleciał nam pasek, czyli to, czego potrzebujemy, tylko że no ten pasek i tak nie jest wcale jakiś mocny, zabiera nam trochę pancerza, na razie go dam na bok, tu w ogóle możemy coś do kibla wrzucić, bo jeszcze dzisiaj nie wrzucałem. To mi poleciało dla wojownika i zobaczmy, plus 9, no to nie ma co w ogóle nawet wymieniać, tylko od razu lecimy tu. I kogo mamy teraz? Teraz mamy czerwoną demonikę, okej, ona też powinna paść w miarę szybko, tak mi się przynajmniej wydaje, bo to jest jednak zwiadowca, dokładnie, więc tu większych problemów nie będzie. No i tak jak mówię, ten nowy serwer 40 Polski po tym roku wyszedł, już gracze długo wyczekiwali, no i po prostu jest, wychodzi w ten piątek, startuje, co tu się więcej rozwodzić, o godzinie 16 standardowo jak wszystkie serwery. Z tego co wiem, jeszcze strona nie działa, ja to nagrywam przed 11, może do 16, bo chyba o 16 wypuszczę standardowo ten odcinek, może do 16 już będzie ta strona standardowa s40.syfygame.pl. No i w ten piątek o 16 będzie można już na nim grać. Dobra, tego Brina to myślę, że my już nie jesteśmy w stanie zrobić. Może sobie przejdziemy, bo Leandera chyba też jesteśmy w stanie kliknąć. Także może teraz przyjdzie na niego kolej. I oczywiście pewnie pojawia się pytanie z waszej strony. Będziecie pytać w komentarzach, czy gram na tym nowym serwerze polskim. Obecnie na 99,9% daję sobie jeszcze jakąś taką szansę, jakby coś tam ciekawego się miało wydarzyć na tym serwerze. Nie gram. Dlaczego? Ano dlatego, że nie mam ochoty na nowym serwerze grać. Tak szczerze mówiąc, no teraz jakby mam też o wiele mniej czasu, co podkreślam często na odcinkach. Mam tych postaci dużo, dopiero co wyszedł ten W50. 3 miesiące to nie jest wcale tak dużo, długo. Ja wiem, że są gracze, którzy przez te 3 miesiące by 3 nowe postacie założyli, ale no 3 miesiące w tej gierce to jest naprawdę dość krótki okres czasu. Tak więc po prostu nie mam za bardzo ochoty od nowa startować, ale tak jak mówię, daję sobie około tam 0,1%, że może jakby się coś ciekawego miało wydarzyć albo coś, no to na tym serwerze zagramy. Jeżeli tak by się miało zdarzyć, to oczywiście pojawi się osobny odcinek na ten temat, jakiś tam tytuł, nie wiem, gramy na S40 czy coś takiego, gdzie wszelkie szczegóły co do klasy, co do jakby reszty całej tego serwera, czy robię gildię, czy nie, i wszystkich informacji wam podam, ale tak jak mówię, na ten moment na tym serwerze nie planuję grać. Może się to zmieni na przykład dzisiaj wieczorem albo coś, no zobaczymy, nie? Ale tak jak mówię, raczej nie, bo jakbym miał zaczynać na S40, to najprawdopodobniej zakończyłbym grę na jakimś serwerze. Z racji tego, że po prostu no za dużo tych postaci i w związku z tym, ile mam teraz czasu, w ogóle droga broń dość, ja już tu nie mam w ogóle itemków do powiedzmy wyrzucenia, z tym, że tak, może sobie zrobimy, poczekajcie, co ja bym mógł tu wywalić, co nie jest takie, o na przykład, nie no, klata jest dość tania, żeby ją wrzucić do Wiedźmy, tu te klapki są drogie, ale one czekały właśnie do Wiedźmy w tym momencie, kurczę, no nie mam totalnie pomysłu, ten pasek, dobra, no to podmienimy ten pasek, no trudno, nie zmarnuje się przynajmniej, tylko tak, tu mam punkty życia 8, tu mam łączną odporność, a tych punktów życia i tak mam odpowiednią ilość, więc sobie po prostu podmienimy, żeby była łączna odporność, tu sobie dodamy cyk, tu sobie dodamy odzysk klejnotu, zrobimy w sensie i ulepszymy, powiedzmy razy 6, na razie niech będzie, broń ulepszyłem razy 10, dlatego że nie miałem tego osiągnięcia z klaserka, więc od kowala oczywiście osiągnięcia, więc dlatego mówię, a ulepszę już razy 10, niech tam będzie, trudno, żeby po prostu zrobić, bo zapomniałem zostawić broń z pierwszego levela. To jakby standardowo mój błąd. Dobra, czy tego Leandera ja zapisałem? Tak, zapisałem, możemy lecieć dalej. Teraz mamy choleryczkę Hanę, która jest magiem. No i właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Dosłownie długo tych lochów nie klikaliśmy, chyba z 2 tygodnie. No i właśnie tak to wygląda, że teraz wszystko pada bardzo, ale to bardzo szybko. Tu już jest znowu fajny rozrzut, plus 31, więc no spoko. Rozrzucić, tak jak mówię, ok, więc myślę, że możemy to podmieniać i runkę sobie zamienimy właśnie z tej broni, bo ona ma 27, więc to jest jak najbardziej git. Tutaj odzysk klejnotu, pyk. No i dobra, teraz musimy to oczywiście wszystko zaczarować.
żeby to mieć jakby z głowy. Tutaj paska nie muszę czarować, bo pasek i tak nie przyda mi się, w sensie w tym secie do awki mam zaczarowany, bo to jest darmowe piwko. No i okej, tu mamy całą resztę, widzę, że zaczarowaną. Dobra, co my tu możemy dalej kliknąć? Może ja sobie zerknę na tą moją ściągę, bo nie wiem, na pewno 13 piętro w strefie mroku mam bardzo duże procenty, ale tutaj tak, Leandera pokonaliśmy i kolejnego też, Westerosie pokonaliśmy i następnego też, więc już chyba nie ma opcji za bardzo. No i teraz mamy, o, szkoła magii na przykład, dobra, to możemy na szkołę magii sobie pójść i spróbować ją kliknąć. Także jeszcze zobaczymy odnośnie tego serwera, odnośnie tego, czy gram, tak jak mówię, osobny odcinek związany stricte z tym serwerem i jakiś taki star serii, jak ja to zawsze robię. Jeżeli miałbym grać, to na pewno się pojawi. Tak jak wspomniałem na początku, możecie pisać, czy wy w ogóle się wybieracie na ten serwer, czy będziecie grać, to mogę rozmontować, bo to jest drogie, no ale już nie mamy miejsca niestety, czy w ogóle się wybieracie, czy będziecie grać, jaką klasą i tak dalej, chętnie sobie poczytam, co na ten temat sądzicie. No i wreszcie macie to, nie? Do tych osób mówię, które spamowały mi pod każdym, dosłownie każdym odcinkiem miałem pytanie od jakiegoś czasu o S40.pl, no to właśnie w tym momencie, w ten piątek, godzina 16, możecie zaczynać grać i się bawić. Dlaczego ja nie gram? Dużo osób się może zastanowić. W sumie to te dwa tornada chyba jeszcze pchniemy też i potem będziemy mieli tego gula, który jest już dokładnie blokadą, gdzie tak naprawdę no, od kilku serwerów polskich od S37 na każdym grałem. Odpowiedź jest, wydaje mi się, że dość prosta. Więc tak naprawdę... No dziwne, nie? Możecie pomyśleć, że to dziwne, sorry, bo coś przeczytałem i wypadłem z wątku. Możecie uznać, że to dziwne, bo tak jak mówię, no od S37 na każdym polskim serwerze grałem, ale tak jak mówię, raz, że mało czasu, dwa, że brak, szczerze mówiąc, chęci, bo tych postaci jest dużo i jakby... No tak średnio, nie? Ja już ostatnimi czasy to mam tak, że po prostu przeklikuję awkę i wychodzę z tej gry, nawet się tu jakoś bardzo nad tym nie skupiam. Nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że gdyby nie kanał i gdyby nie to, że nagrywam tą gierkę, to może bym nawet usunął wszystkie postacie, zostawił tam załóżmy jedną, która mi się najlepiej gra i po prostu na nią sobie wbijał, bo tak naprawdę przeklikać postać na grzybach i na klepsydrach misję to jest no 5 minut roboty, nie? Więc tyle bym musiał poświęcić na tą grę, no to jest okej, ale jednak jak się ma tych postaci więcej, jak jeszcze dochodzi tam, na tego mamy bardzo dużo procent swoją drogą, jak jeszcze dochodzi na przykład legendarny lock, który był przez ostatnie 10 dni, no to szczerze mówiąc, sami wiecie, jak to wygląda, dużo czasu i tak dalej, także no mija się to delikatnie mówiąc z celem, ale tyle, aha, tu w ogóle to są te strefy mroku, to tornado pokonałem, mniejsza z tym. Także tyle, jeżeli chodzi o ten serwer, jeżeli coś się zmieni czy coś, to będę wam dawał znać, ale tak jak wspomniałem, chętnie poczytam, czy wy sobie gracie, jaką klasą i tak dalej, także możecie pisać. Zapraszam również na mojego Discorda, gdzie jeżeli będziecie tam przestrzegać, powiedzmy, norm, nie będziecie robić siebie, nie będziecie po prostu jakiegoś tam syfu robić, jeżeli chodzi o tego Discorda, no to zapraszam serdecznie, bo tam można sobie znaleźć jakąś ekipkę do gry, jakąś gildię czy coś, jeżeli nawet na odpowiednim kanale napiszecie, także możecie wbijać, zapraszam serdecznie. Dobra, tu znowu mamy na wszystkie cechy rękawice, to nawet nie sprawdzam. I lecimy dalej. Czyli tak, tu pokonałem już dwóch, tego Wacława chyba jeszcze nie dam rady. Ja może na koniec odcinka jeszcze raz przeskanuję te lochy, zobaczę, na co mam największe procenty. Czyli tak, 13 piętro również pokonane, Esteros, no tutaj wiadomo, że go nie ruszymy. Czyli jeszcze raz zerknę może na moją ściągę. Na doktora Banksa tu mam sporo procent. Tylko że on za dużo nam expa nie da, no ale niech będzie. Tu od razu rozmontuję. No i już nie mam na dzisiaj rozmontowań. To jest bardzo duży minus. Na co ja tu jeszcze miałem fajne procenty? Na nordyckich bogów, jeżeli chodzi o strefę tutaj właśnie światła, więc może tego Odyna sobie klikniemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i co? No jakieś levele wbite. Mieliśmy chyba 344 level, mamy 347. Także już 3 level dobite, więc nie jest źle. Tu sobie to od razu weźmiemy. Tu w ogóle zapomniałem zapisywać, ale tak, to pyk, to pyk, to pyk, a jeżeli chodzi o tamtego podłego, też zapisałem, dobra, no to nie ma tragedii. Okej, i teraz w zasadzie, jeżeli chodzi o te największe procenty szans z lochów, to tutaj ja się zagadałem, ale w międzyczasie kliknęliśmy praktycznie wszystko, co było do kliknięcia, na co miałem fajne procenty, więc myślę, że teraz po prostu jeszcze raz tą postać przeskanuję.
więc pewnie mnie wyloguje w tym momencie. Jeszcze raz przeskanuję i zobaczymy, na jakie lochy w tym momencie mamy jeszcze jakieś procenty, nawet jeżeli nie będą duże, to może sobie popróbujemy, no bo jeszcze, nie oszukujmy się, mam jakąś ochotę na jakiś jeszcze jeden, może dwa levele, żeby tutaj wbić. No nie jest to jakieś, no ta różdżka nie daje mi jakichś tam nie wiadomo jakich możliwości i tego typu rzeczy, no ale lepsze to niż nic. Dobra, widzę, że na Hemoridor mamy 1,08% szans, także zaraz go spróbujemy. Na Meduzę mamy 0,42, ale ona i tak nie da za dużo expa. W idolach mamy Zakreble, kurde, ale dziwne dwa słowa się połączyły, no ale niech będzie. I na 13 piętro w mroku mamy 0,16% i w zasadzie to jest tyle, także no te procenty, jak widzicie, już nie są wcale jakieś duże. Chodzi mi, albo dobra, nie będę nic mówił, nieważne. Chodzi mi oczywiście o ten, tu 13 piętro tak naprawdę w tym roku. No ale dobra, zacznijmy może od tego Hemoridoru. Ponad 1% to on powinien jeszcze paść w miarę szybko. Niby jest mi to na rękę, no bo już i tak nie mam za dużo miejsca w tym ekwipunku, więc no też wysprzedawać te itemy to jest marnotrawstwo. No ale jeszcze, tak jak mówię, jakiś level ewentualnie bym tam wbił. Pokażę wam, jak wygląda topka, pokażę wam te lochy, które pokonaliśmy przez ten okres czasu i co tu się zmieniło na tym magu, no bo tak jak mówię, to jest jeszcze taki level, gdzie w miarę to wszystko się zmienia. No ale najpierw spróbujmy tego Uruka Urksiego sobie kliknąć, zobaczymy, jak z nim pójdzie, czy w ogóle się uda. No to jest wojownik, więc on jest jakby ciężki dla nas do ubicia mimo wszystko, zwłaszcza że, no tak jak mówię, rozrzut w tej broni jest tragiczny, więc tutaj z tymi lochami jest ciężko, nie? No bo na magu jednak liczymy na to, że z tego górnego rozrzutu nam pójdzie jakaś fajna próba i właśnie dzięki temu też pokonamy po prostu loszek, nie? Bo będą te obrażenia naprawdę ogromne. No ale dobra, udało się go kliknąć, tak jak mówię, to już nie są jakieś fajne procenty, więc no nie jest to takie łatwe, ale mimo wszystko jeszcze siada. Zobaczmy, kogo mamy teraz. Teraz mamy wężoustnego. Ten wężoustny to jest, o ile się nie mylę, zabójca. Możemy w sumie zerknąć, jak to z nim wygląda. Nie, to jest po prostu a nie, to jest mag. Okej, to zabójca to jest chyba w tym, w strefie mroku, bo te klasy się tam zmieniają. Mimo że to jest ten sam loch, to są, tak jak mówię, no inne klasy i w strefie światła i mroku. To jest mag, czyli w teorii jakbyśmy tutaj jakąś fajną próbę mieli, to on by padł. Ale czy tak się wydarzy? No wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że może to być ciężkie. Chociaż na pewno fajnie by było go zrobić. A wiecie co? Bo my mamy teraz tego ghoula. Z tego co ja pamiętam, to ten ghoul w symulatorze jest jak najbardziej zawarty, powiedzmy. Tu mamy, o, jest twister i mamy dokładnie ghoula. Wszystkie bloki mamy zawarte, jeżeli chodzi o to tornado. No i zobaczmy, czy my na tego ghoula mamy jakieś procenty szans. Nie. Wygląda na to, że równe 0,00. Także no standardowo ghoul jest dla nas blok. Mimo że kilka osób już na pewno tego ghoula pokonało, w sensie nawet magami, no nie, no bo tam z wiadowcą czy jakimś berkiem, no to wiadomo. Ale magami już widziałem, że trochę osób go pokonało, no a my niestety tutaj się zatrzymaliśmy. No, pomarańczowe gemy, to jest teraz odpowiedź na nasze, nazwijmy to, problemy. Pomarańczowe gemiki myślę, że na pewno nam tu pomogą, jeżeli chodzi o te lochy, i na pewno dalej będziemy mogli to popchnąć. No ale musimy trochę poczekać, niech one nam wydropią. Nie mamy też jakoś wcale dużo w tym klaserze tych itemów legendarnych, więc mimo wszystko, no dzisiaj dopiero pierwszy raz, odkąd legendarny loch tu wystartował, poleciał mi pomarańczowy gem, nie? I to średni jeszcze, więc no sami widzicie, że nie jest to wcale takie proste. Dobra, ten wężoustny chyba nie chce paść, nie ma za bardzo potencjału na ubicie go. Czyli tak, ta strefa światła odpada, więc może, ile nam w ogóle brakuje? No kurde, jakbyśmy ubili jeszcze jakiś loszek za 300 milionów, no to by się udało pokonać, udałoby się wbić ten kolejny level, czyli tam 448, no ale zobaczymy. Jeszcze dzisiaj nie robiłem awki, jeszcze nie robiłem arenki, nic takiego, więc tutaj czekałem po prostu, bo wiedziałem, że ten odcinek będę nagrywał, że tych lochów trochę padnie, więc dlatego się wstrzymywałem. Myślę, co jeszcze mogę powiedzieć o tym polskim serwerze, ale chyba wszystko powiedziałem, to co wam chciałem zawrzeć, to chyba powiedziałem. Myślę, że no co mogę powiedzieć, grunt, żeby się ludzie dobrze bawili, to jest najważniejsze, chociaż tak jak wspomniałem, no myślę, że nawet nie tydzień, tylko dosłownie, nie wiem, w poniedziałek, we wtorek już się zaczną pojawiać pytania, kiedy następny serwer, bo ludzie albo coś tam, że przegapili start będzie, albo coś innego, jakaś inna wymówka.
No tak to wygląda niestety, tak ta gierka wygląda i tak jeżeli chodzi o te krajówki, dobra, siadło, mieliśmy na niego 0,16% szans, okej. Okay. To jest chyba ostatni loch na dzisiaj, który zrobimy, ale fajnie, że siadł, fajnie, że ten level udało nam się dobić. Tak jak mówię, i tak naprawdę długo wytrzymali, że tych krajówek nie puszczali, bo ponad rok, także no chociaż tyle. Dobra, tu mamy jakieś buciki, ale chyba niestety będę musiał je sprzedać, no nie dam ich zwiadowcy, bo no widzicie, że nie jest to jest jakiś duży upgrade, to po pierwsze. No a po drugie nie mam już dzisiaj rozmontowania nic, także musimy je sprzedać, no bo nie mam żadnego miejsca niestety w ekwipunku. Dobra, czyli co, przeglądamy teraz te lochy na szybko, co tam się zadziało. Pokażę wam na szybko, co tu na tej postaci. Serce 14, traktor na pojutrze w zasadzie będzie również 14. Trenera mamy 13. Jeżeli chodzi o twierdzę, to za niecałe 2 dni nam się wybuduje na poziom 18. Także też wydaje mi się, że nie jest źle. Lecimy tutaj dalej. Gildia wygląda tak, to też się nie będę rozwodził. Taki troszeczkę speedrun zrobimy. Runki, no to wam pokazywałem, jak sami widzicie. Pupilki was mogą ciekawić, w tym momencie wygląda to tak, były te dwa tak naprawdę eventy petów, które nam sporo dały, jak sami widzicie tych jedzonek naprawdę jest sporo, no i jeżeli chodzi o wodę, to od 2 dni nie mogę złapać hydrowira, nie leci mi w ogóle, więc no już tutaj, no zresztą w sumie no to muszę go ubić, nie, już mam tego szlałwęża na poziomie setnym, muszę ich tutaj ubić. I po prostu tego, co ja w ogóle powiedziałem, przecież nie mam go ubitego, to możemy w sumie teraz zrobić, bo i tak niedawno nakarmiłem, nie mam go ubitego, a chcę, żeby mi poleciał, nie? W sensie, no to mój błąd, nieważne, bo już co innego miałem w głowie i tak dalej. Więc tego hydrowira sobie na spokojnie ubijemy i po prostu dzisiaj go złapię, także to będzie mój bodajże 70 chyba 6 pecik. Także no nie ma tragedii, no już praktycznie w każdym żywiole te ostatnie, albo w przypadku światła przedostatnie pety sobie powolutku ubijamy. No i co? Czy ten hydrowil padnie? To jest zwiadowca. No na pewno padnie na tego szlałwęża, tylko nie zawsze to jest wcale takie proste, żeby ich ubić. No nie miałem tego w planach robić na odcinku, szczerze mówiąc. W ogóle tutaj wyleciało mi to całkiem z głowy. 256 teraz tysięcy. No jak nie teraz, to przedawką go sobie kliknę, to jakby z tym problemów dużych nie będzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. A jeszcze wam chcę pokazać oczywiście te walki. Więc tak jak mówię, no pupilki jakoś tam można powiedzieć, że idą. Dobra, udało się go ubić. Czyli tak, tu mamy nakarmione. Tego musimy złapać i zaczniemy go karmić. Dlatego też tych jedzonek mi się troszeczkę odłożyło. No i co? Możemy jakieś walki tu porobić, chociaż akurat dzisiaj, no ale jedzonka tak czy siak się przydadzą, to mniejsza z tym. Tu możemy sobie tego, tu spróbujemy tego, okej, okay, ledwo, bo ledwo, ale się udało. Tu mamy mrok 247, może się uda, dokładnie, ej, dzisiaj bardzo dobry dzień, jeżeli ta ziemia by jeszcze siadła, co nie jest powiedziane, że ona siądzie, ale może, no nie, no bo tutaj jest wojownik na, no właśnie wojownik, zapomniałem, że ziemia ma na końcu wojownika, tyranożarła przecież na Jaduna, no to jest, totalnie mija się to z celem, mimo że i tak ledwo, nie, mało brakowało, no ale to by było chyba zbyt piękne, jakbyśmy zrobili 4-1, wiem, dzisiaj nie ma tragedii, i tak zobaczcie, jak jesteśmy nisko. Dobra, czy jakich nam tu w ogóle petów jeszcze brakuje, bo to też ciekawe, Omnibuma nam brakuje z tego, tu Mumifara będziemy mogli niedługo znaleźć, Omnibuma z weekendu Expa, Paladona z weekendu epickiego, no bo już go nie było jakiś czas, tutaj tego z weekendu Golda mamy, Pirodliszkę z Kibli, w sensie no z Sedesów mamy, no i tutaj nam brakuje tak naprawdę no w tym momencie tego hydrowila w tym momencie jest osiągalny, więc tylko jego, także okej, okay, tak to wygląda jeżeli chodzi o pupilki. No i dobra, i chyba wszystko tak na szybko wam pokazałem, więc teraz możemy zająć się tym, co dla was zapisałem. Przede wszystkim Lilaryś na poziomie 98, który ubił Jaduna, możemy to zobaczyć, no tutaj walka zwiada ze zwiadem, tego Lilarysia nawet nie dokarmiłem na setny poziom, bo coś tam mi się musiało śpieszyć, już nie pamiętam, bo to było dość dawno temu, no ale tutaj tak jak mówię, parada uników ze strony Lilarysia, no i tego Jaduna nam się udało kliknąć, no takie przejścia przeważnie staram się wam na każdym serwerze zapisywać i pokazywać, jak te walki wyglądały, nie było to jakieś drogie. Z Siorba na Rysia zużyliśmy około 50 grzybów i z Rysia na Jaduna myślę, że podobnie. Robert Popijawa, właśnie to jest to, na ostatnim odcinku pokonaliśmy tutaj 13 piętro 5x20, więc mieliśmy 6x20, no i ja w ogóle zapomniałem, że przez to możemy odblokować ten Esteros w mroku, czyli po prostu wydropić tutaj klucz z kopalni, natomiast jeżeli chodzi o ten Esteros z mroku, no to w mroku, no to pierwszych dwóch pada za darmo i to się właśnie wydarzyło, oni nam dali tam chyba z jeden level do przodu, więc mogłem to zrobić już na odcinku, ale totalnie wypadło mi to z głowy, więc
Po prostu tak to w tym momencie wygląda. Okej, no tutaj Barbar nie zrobił pewnie za wiele, no Maguś coś tam zrobił, 90 milionów, Kunegunda troszeczkę, ale tak jak mówię, z nimi przeważnie nie ma problemu i praktycznie od razu z bomby, jak odblokujemy ten Estero z mroku, no to pierwszych dwóch pada prawie że za darmo. Dobra, Robert popijawa, tak to wyglądało, Barbar tutaj nie zrobił za wiele, Maguś również 100 milionów, no tu akurat Kunegunda dużo zrobiła, my jak sami widzicie troszeczkę również, nie? No ale dobra, lecimy dalej, co tu mi w ogóle podropiło, może was ciekawić, tu jakaś klata na 3 staty i tutaj jakieś, widzę, że hełmik na 3 staty, czy my tego używamy? Tak, klata chyba jest używana i hełmik nie, hełmik jest jakiś inny używany. Dobra, lecimy dalej, Dindendor również nie był wcale taki trudny do ubicia, chyba mi mało brakowało do levela i stwierdziłem, że coś tam tych lochów poklikam, bo ja się na tym magu zazwyczaj staram właśnie zostawiać to wszystko na odcinki, no ale tu jak widzicie tego Dindendora ledwo, bo ledwo, ale również udało się nam pokonać tu jeszcze w ogóle ze zwykłą bronią jakiś itemek do kociołka. Lecimy dalej, Ślizgogon, zobaczmy jak to tu wyglądało. Chcecie oglądać całe walki, no to wam puszczam całe walki, pewnie nie wszyscy są tego fanem. Nie każdy jest tego fanem, może w ten sposób, ale jak ostatnio skipowałem, to chcieliście całe, więc no teraz oglądamy sobie całe. Tu znowu jakiś hełmik zwykły, także z tym akurat problemu, w sensie no ten akurat nie był jakiś tam bardzo mocny, zresztą golda też za dużo nie kosztował, tyle expa. Lecimy dalej, mamy portal do piekieł, dwa dni później, to jest już, o już 340 level dobiliśmy, to jest z tego co widzę chyba mag, no i tutaj prawie pół HP, jak widzicie zbiliśmy mu, no z tymi portalami akurat na W50 to muszę przyznać, że mamy pecha, bardzo często zostaje tam po 5-10% tym portalom i przez to jeden dzień mamy, można powiedzieć, do tyłu. No ale trudno. Tutaj oko na Heraldona, dobity 13 trener i tak naprawdę pokonane to, pokonany ten Heraldon, jak widzicie trzy ciosy krytyczne ze strony oka wystarczyły, więc no jak się już spełni te warunki, czyli tam zamkniesz tą wieżę, będziesz miał odpowiednią ilość pupili albo tego trenera na odpowiednim poziomie, to wszystko można sprawdzić na SF Toolsach, no to mimo wszystko naprawdę łatwe to przejście jest, nie wymaga dużo grzybów. Kolejny portal do piekieł. Jeszcze w ogóle wam zapomniałem powiedzieć odnośnie tego serwera, że jeżeli nie wiecie jaką klasą zacząć grać albo coś takiego, to zapraszam oczywiście do poradników, jest playlista na kanale Poradniki, gdzie jest tak naprawdę wszystko, czy to o klasach postaci, czy to tam powiedzmy jak zaczynać grę, czy to pupile, czy coś, no dosłownie wszystko macie na tym kanale, zapraszam serdecznie do oglądania, no bo myślę, że na pewno wam to na starcie pomoże. Może, a myślę, że wszystko jest w miarę ok, wytłumaczone. Dobra, tu mamy dwa portale z rzędu, ostatni 30 września, no i dzisiaj. No i lecimy z dzisiejszymi lochami. Jak to tutaj wyglądało? Już z tą nową rózgą, nawet ładna ta rózga, tak szczerze mówiąc, nawet fajna ta animacja, w miarę mi się podoba, zwłaszcza jak jeszcze bijemy cios krytyczny, nie? To się tak fajnie rozpryskuje, można by powiedzieć. No i okej, tak został pokonany bałwan i wilk cienia. Czerwona demonika, to wiedziałem, że padnie od razu, bo to jest zwiadowca, więc no generalnie w Westerosie blokami są tak naprawdę tylko wojownicy. Jeżeli chodzi o zwiadowców i tam magów, no to oni padają raczej szybko, więc czerwona demonika padła tak i teraz mamy Leandera. Leander wojownik, który bije naprawdę dużo, no ale ma też niewiele HP, także tutaj 3 krytyki, no i pokonany. Choleryczka Hanna, która padła od razu za jednego grzyba, tu z tego co widzimy 2 fajne kryty, minus 451 tysięcy, no i z tą Hanną udało nam się wygrać. Lecimy dalej, mamy Diabolores, która jest magiem, więc też, no tak jak mówię, no magna maga ma dość łatwo, raczej problemów większych nie ma, jeżeli o to chodzi, więc no po prostu raczej te lożki, jeżeli chodzi o magów, padają dość przyzwoicie i dość przyjemnie. Dobra, lecimy teraz tak, podwilczy krupa, na którego miałem chyba z 10% szans, więc wiedziałem, że padnie. Maguś, wow, zobaczcie ile mu mag zrobił, mag mu zbił chyba z pół HP, to się akurat rzadko zdarza. Kunegunda za wiele nie zrobiła, no i my tutaj wystarczyły 2 hitki. No i ten podwilczy krupa został pokonany. Robert marketingowiec mag, to też wiedziałem, że padnie. Barbar nawet spoko ilość zrobił. Tutaj jeżeli chodzi o maga, no to ten drugi hit niefortunny, bo nie był krytyczny, ale okej. Kunegunda, no dołożyła coś tam od siebie, no i zobaczmy jak to u nas wyglądało, pierwszy krytyk, no i drugi również krytyk, no i też bez większych problemów udało się pokonać. Doktora Banksa zobaczmy, tutaj Barbar nie zrobił za wiele, Maguś coś tam powiedzmy kliknął, Kunegunda no chyba coś tu musiała porobić czy nie, bo póki co wygląda tak jakby za wiele nie zrobiła, no nie, za wiele nie zrobiła, więc tutaj no z naszej strony 2 krytyki, no to jest to samo co z Leanderem, dużo bije, ale HP to on nie ma za wiele, zresztą tak
jak wyglądają właśnie karuzela z idolami, generalnie ten loch. No i okej, mamy teraz Odyn, który no niestety, no te lochy to są jeszcze na tym etapie te poboczne, nazwijmy to, czyli tam jakaś szkoła magii, jakiś Hemoridor, jakieś tam właśnie nordyccy bogowie czy coś, że nie dają za wiele expa, tak więc tego expa, no jak sami widzicie, 123 miliony, także prawie 1/3 tego, co nam daje na przykład 13 piętro albo taki Esteros, no ale lepsze to niż nic. Odyn pokonany, Urugurksi. Również się z nim troszeczkę tutaj namęczyliśmy, żeby go pokonać, no bo to jest jednak wojownik i to dość tanki. Zobaczcie, że wygląda tak, jakbyśmy mieli przegrać, ale tu na sam koniec fajne krytyki z naszej strony wleciały, no i udało się go pokonać, tam niecałe 200 milionów expa. No i na sam koniec ten Wacław podwykonawca, zobaczmy. Barbar, no nie za wiele zrobił. Maguj znowu, no właśnie to jest to, że my jesteśmy magiem, mamy te podki na inteligencję i tak dalej i dzięki temu właśnie ten mag naprawdę dużo robi, jeżeli chodzi o te walki wszystkie. Zobaczmy teraz Kunegundę, bo ona nie wygląda jakby tu, no Kunegunda za wiele nie zrobiła, mówiąc szczerze, więc tutaj no naprawdę my oraz Maguś to jest tak naprawdę to, co dało nam zwycięstwo w tej walce. Mimo że na niego było 0,16%, to jakoś ta walka nie wyglądała, jakby to miała być jakaś bardzo trudna, nie? Zresztą musicie sami przyznać. Dobra, no i to tyle, jeżeli o to chodzi. Tak naprawdę no dość fajny progres myślę, że zrobiliśmy, także nie ma tragedii. Aha, nie pokazałem wam jeszcze topki serwera. Topka serwera w tym momencie wygląda tak: 371 levele, tu widzę, że najwyższe, jeżeli o to chodzi. No i tu mamy jeszcze jakiegoś wojownika 361, jakiś berek 367, magowie was pewnie interesują, Yuri Gerickson 355 level, no i tutaj Halo, który nie przewijał się na początku, musicie sami przyznać, że na początku ta topka tych magów to była Natsu, czy tam był tutaj, to był Yuri Gerickson i to był Varki. W tym momencie, jak widzicie, oni idą w miarę równo, szczerze mówiąc, ale mimo wszystko jednak tutaj wyrósł nagle spod ziemi taki Halo, który tym magiem już był prawie 360 poziom i w tym momencie to on jest topką tutaj serwera, także no bardzo, bardzo ładnie. On tu ma w ogóle strasznie potężne statystyki, porównajmy z naszymi, kurde, on tu strasznie, nie wiem, czy to z tego legendarnego lochu, czy coś, no strasznie przykoksił, chociaż on tu na pewno musiał też pokonać Tornado, no z tego Tornada też miał sporo golda, bo tam jak już padnie ten blok 486 i 8, no to generalnie no to tam leci, tych itemków na pewno sporo zdobył, no ale i tak aż tyle chyba nie damy rady. Poczekajcie, a dla porównania zobaczmy sobie na przykład innych statystyki, tutaj Jurik. No Jurik ma takie bardziej przyziemne, nie? On ma niemal, żebym powiedział, że prawie takie jak my, więc tutaj Halo chyba musiało dużo grzyba pójść w legendarny loch, coś mi się tak wydaje. Zobaczmy Natsu ma też podobne i zobaczmy Warkiego, 3700 i 3500. No to Warki tutaj ładnie odskoczył, ale też mimo wszystko no ten Halo strasznie z tymi statami wyjechał. Nie mam pojęcia, jak on to zrobił, no ale tak po prostu ta topka wygląda. Tyle, ja wam dziękuję za odcinek, znowu ponad pół godziny, bardzo długo wyszło, koniec końców. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o kciuku w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem i wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu i opisie. Możecie też zerknąć na Twitcha, również jest link w przypiętym komentarzu i opisie. Pamiętajcie o playliście poradniki, jeżeli chcecie zacząć na S40, bo tam myślę, że wielu rzeczy się dowiecie i chyba jest poradnik dosłownie na każdy temat, jeżeli jaki jest w tej gierce, na każdy element, więc tak jak mówię, jeżeli czegoś nie wiecie, to tam się tego dowiecie. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć!